Cześć, witam Was, to jest Gracjan. Jestem teraz tutaj wśród pól. A mam do opowiedzenia taką pewną rzecz, trochę taką smutną, ponieważ wczoraj kupiłem sobie śmietanę. Bardzo lubiłem jeść frytki ze śmietaną, placki ziemniaczane ze śmietaną, pierogi, kopytka, albo nawet kartofle ze śmietaną. A wczoraj właśnie sobie zrobiłem właśnie frytki, zagrzałem, dałem sobie śmietany, no i sobie tak jem. I co czuję? Czuję, że coś ta śmietana nie jest taka, jaka być powinna. Potem dalej jem. No wiadomo, człowiek wszystko zje. Ale po prostu zupełnie inny smak tej śmietany. No ale wiadomo, człowiek zjadł, bo wiadomo, człowiek to zje wszystko. Ale potem, po zjedzeniu właśnie tych frytek ze śmietaną, patrzę się na opakowanie tej śmietany, na skład. A tam właśnie pisze: skrobia modyfikowana, pektyna, jakaś tam guma, guar i jeszcze coś tam. Tak więc, że po prostu coś strasznego. A kiedyś tą samą śmietanę kupowałem, tylko trochę inne było pudełko, trochę takie większe pudełko. Za tą samą cenę było większe pudełko. No i po prostu śmietana była doskonała i tylko właśnie była śmietana i nic więcej. Także po prostu, i to nie tylko ze śmietaną tak jest. To jest właśnie najgorsze, że to nie tylko ze śmietaną, na przykład kefir, albo bardzo lubiłem kupować kiedyś takie jogurty owocowe. No i później nagle pojawiła się w tych jogurtach owocowych żelatyna w składzie, no i po prostu od razu gorsze te jogurty. Albo maślanki owocowe też bardzo lubiłem. Później jak już dali tą żelatynę, to już straciło smak. Albo ostatnio na przykład bardzo lubiłem kupować takie jogurty owocowe, jeszcze innego rodzaju. No i po prostu w składzie był jogurt owocowy, cukier, no i właśnie te owoce, zależy jakie owoce, czy to jagody, czy to truskawki, czy to jeszcze inne, no to tam różne owoce do środka były dane. A tu nagle patrzę się, pewnego dnia kupiłem sobie właśnie taki jogurt, patrzę się, a tu już w składzie, już od razu ten jogurt inny smak miał, patrzę się w składzie, już jest tam syrop glukozowo-fruktozowy. I po co? No nie wiem, tylko chyba po to, żebym przytył po prostu po tym jogurcie. Dają ten syrop glukozowo-fruktozowy do jogurtu. No w ogóle niepotrzebnie. No i po prostu jeszcze najbardziej jest mi szkoda po prostu tych ludzi młodych, całkiem młodych ludzi, którzy po prostu nigdy nie skosztowali tego właśnie smaku prawdziwego, na przykład jogurtu, prawdziwej śmietany albo jeszcze czegoś tam innego. I po prostu tacy ludzie, młodzi, bardzo młodzi ludzie, oni po prostu później będą uważać, że po prostu no taka śmietana jest, tak smakuje, tak ma być, albo jogurt taki smakuje, no taki jest i taki ma być, i nawet nie będą wiedzieć o tym, że mógłby być o niebo lepszy. Tak więc, że no przykre to jest. Mam nadzieję, że jednak nie wszystkie firmy po prostu w ten sposób będą robiły, nie wszystkie firmy mleczarskie, i po prostu no jeszcze gdzieś kupię sobie jakąś śmietanę, naprawdę śmietanę, w której jest po prostu śmietana, a nic innego tam w środku nie jest poza tą śmietaną. Tak samo właśnie jogurt. Też po prostu jogurt, jak jest owocowy, no to z owocami i koniec, nic więcej. Najwyżej tam cukier, żeby był słodki, ale nic więcej poza tym, a nie jakieś tam nie wiadomo co w środku. Albo na przykład wędlinę, ostatnio też kupiłem taką wędlinę i też tam w
smaku po prostu niedobra była. Taka polędwica, w smaku w ogóle niedobra. A potem się patrzy na skład, aż się przeraziłem. Taki skład, ile tam różnych substancji, ile tam różnych rzeczy. A później jeszcze dziwią się, że ktoś choruje. Jak ludzie mogą mnie chorować po czymś takim, jak coś takiego po prostu jedzą na co dzień? Bo to przecież się je na co dzień takie rzeczy, rzeczy spożywcze się je na co dzień. To nie są rzeczy na przykład jak telewizor czy tam co innego, że kupuje się od czasu do czasu tylko. A to jest codziennie. Codziennie się to je. No i codziennie człowiek je nie to, co powinien. Tak więc, że no trochę to mnie przygnębiło, ponieważ bardzo lubiłem frytki ze śmietaną, a teraz po prostu będę musiał zaprzestać jedzenia frytek ze śmietaną albo po prostu gdzieś szukać prawdziwej śmietany. To tyle. Piękna pogoda, przynajmniej to pociesza, piękna pogoda, piękne zboża tutaj wszędzie, piękne widoki. Powiem, że pozdrawiam wszystkich i na razie cześć. Bye, bye!